chodź tutaj, chodź, chodź, chodź za murek, chodź. Tak było. Chodź tutaj za murek, chodź, chodź, chodź. Chodź, pójdziemy do szopki. Coś ci pokażę, chodź. Dobra, wszystko jest gites. Kloca walnąłeś takiego. Nie, tu musisz przeskoczyć na ten daszek tu. I tam zostajesz za karę. No jedź na Maulin. Maulin, no okej. Ale bomba z tym komarkiem po prostu. Ty, a co to jest? Gdzie, na czym ja siedzę w ogóle? Ja pierdzielę! O! To ja! Ja pierdzielę! Jezu, ten do budynków jechał tym komarkiem. Ale zaparkowałem, kurde. Dobra, tylko się schował auto. Żeby mi nie zajebali, nie? Patrz, chłopak. Ja wy nie wiedziałem, że wy tacy brodaci jesteście. On taki owłosiony, że szef. Zobacz ty, normalnie. Uwaga, brod. Auto przestawiam. Ty nie. Nie? Ja to stoję. Nie. Znaczy, nie. Podnoś go, ja będę osłaniał. Czołg tam. Dobra. Ej, dostałem. Snajper gdzieś. Za nogę go ciągnę, za nogę. Olek się wpakował tym jeepem w nas, ty. Jezu, ale pecha miał. O kurwa. Idą między budynkami. Na 240-255. Dobra, kto? Nasz smoke? To jest nasz smoke? Tak, ja rzuciłem. Dobra. No, jest nasz zarąbisty medyk, to będzie git. To. O kurwa, ale miałem oczy. Szybko bandaże zajdą, widzę. Ja mam ten. Do amunicji jak chcesz, nie? Lulek! Wiem, mnie załatwił. Znacik mu się nie pokazał. No. To ty brata nie poznajesz? No. Kozi synu? Po brodzie trzeba było. Dlaczego nie mogę go złapać? Każdy ma brodę. Nie no, tamci są ogoleni, nie? Tak? No. Może ktoś mnie podnieść? W żółtym dymie jeden gościu leżał, ty. Dzięki. 285, dobra. Dobra, przemieszczamy się powoli na Marka. Poczekajcie, zaraz zobaczę, czy go dobrze postawię. A, dobra. Dobrze. Dobra, idziemy na Marka, no. Na mów Marka. Przeładuj. Jezu! Chodźcie, mnie RPG-em właśnie zabił, nie? Moim. Co ty? No, we dwóch strzeliśmy RPG-ami i rozwalił nas. Prawda? Ktoś tu nakurzał. Dobra, się zdeszły, bo to jest ciężko. Jeden świn. 353, tak? No, właśnie jednego na daszku zdjąłem. Dobra, oznaczę tam, czy są wrogowie. O, widzę kolejnego. Jest na daszku cały czas. Dobra, rzucam smoki, żeby podejść tam trochę do przodu. Bardzo. Możesz. Minus jeden, tutaj podchodził jeden. Dobra. Dzięki, medyku. Dalej na tych skałkach? Ja się przesuwam trochę do przodu. Możecie już za mną powoli się tam iść, tylko bardzo ostrożnie trzeba do przodu. Zapraszam do przychodni. Idę właśnie, biegnę do ciebie, właśnie się zobaczyłem. Cały skład
bieg do budynku na 000. Dobra. Dzięki. Oni dają ładunki wybuchowe na ten dron. I poszedł. No, dobrze. No, ktoś w Battlefielda gra, mówię chyba. No, jak w Battlefieldzie, dokładnie. BMX wyskoczył. Nie umiem grać z hakerem. A broń została w powietrzu. Tak? Wyrzuciło go pewnie, już raz go... No. Faktycznie ty! Idę zobaczyć sobie. A elegant. Patrz! Patrzę! Czekaj. Zobaczę, w co był wcelowany chłop, bo można zajrzeć przez lunetę. Jest kilku i tam, uważajcie. Granat lepiej, granat. A, za szybko wlazł. Dobra. Myślałem, że jest jeden. What is going on next to us? Clean the house. Bardzo ważne, że jest do góry. Uważaj, Bart tam przed tym, nie? Patrz mi się. Czysto chyba, wyczyścili chyba. Wyczyścili, tak jest. Ale właśnie podatek pewno jest, nie? Kto to jest tam? Nasz? Czy był dziker? Ty, ale ja... Tak. Pomimo tego, że biorę, to i tak nie uzupełniam. Koszt całkowity 13. Nie mogę uzupełnić. Nie zmarł mi, no bie, no. Poddał się, bez walki. Ale coś mi tu siekło. O. Oberwałem. Ale żyjesz, ja? Nie. Żyję. Ale chłopaki ci podniosą. O! Na zdrowie. Bart jest 3 metry. Nie. Ej! Gdzieś blisko muszę być. Albo wyżej w każdym razie. A to nie ma wejścia wyżej jeszcze chyba, co? No nie wiem, no jak my leżymy, nas trafiają. Po no. Drogi, no. Koło czołgu są. No, trzeba się stąd. Dobra. Na picie kurde. Chyba są na plecach naszych. Jeden minus. Ja ci odmieram plecy, będę pilnował. Bo tu jest jeszcze jedna furtka. O kurwa, coś mi wybuchło. Granat. Idę. O, we dwóch tu leży. A, dobra. GG! First try, guys. GG. First try. GG. Pomniejsza porażka. Tu w lewo. No i tu gdzieś on, no dobra. I gdzieś tu znajdziemy jakąś miejscówę fajną. Zaraz. Dobra, gdzieś tutaj, no. Dawaj, gdzieś tutaj. W budynku, do góry? Gdzieś w budynku, to gdzieś tutaj jakiś budynczyk. Czekaj, dobra. Ja będę tam bliżej budynku. Dobra, już wysiadłem. A co? No ten to jak wysiadł, to ci powiem, że z przytupem. Bart wyskoczył w trakcie jazdy. Widziałem, jak się przewrócił. Głową zarył, ale żyje. Chłop najważniejszy. To był pad kontrolowany, się nie znasz. Pad, chciałem powiedzieć. Nie chodziłeś na WF, to się nie nauczyłeś. Nie? No. Na samą górę lecisz, nie? Lecę właśnie, no. Dobra, inaczej nie mogę tego postawić. Będzie git chyba. No, teraz sobie już nie wyjdę. Idziesz, dlaczego? A, przejdziesz tu, w środku przejdziesz, będzie przejście. Bauer, podnieś mnie, proszę cię. Nie będziemy. Ej, ale przynajmniej się tu nie dostaną. Mogę swobodnie ostrzeliwać. Ej,
Jak on tam się schował, jebany? Nie, podeszłem. Tylko na chwilę zerknąć, wracam, a to zabudowane. Dwa pojazdy są na kantle. Admirał, to może ten, firma budowlana, co? Ani no, się nie obejrzysz i nie wyjdziesz z pokoju. No to lolka tam zostawiamy, czy co? Tak jest, no co zrobisz, no trudno, zostaje, będzie pilnował, chyba, no. O. A wyjdź przez okno, jak tam masz, może cię podniosę z drugiej strony. Jo, wyskocz przez okno, jak masz. Nie, nie bój się, Bart jest tutaj z nami, nic ci się nie stanie, on... Stanie, on. Ale żyje. Co, słyszałeś? Ej, on żyje! Nie, ty przybieg, ty. A nie krzyczałeś Jeronimo. Spróbuj jeszcze raz, spróbuj jeszcze raz. Nie. A już się nie bawię w to. Nie krzyczał Jeronimo ani nic. Tylko jęk było słychać jak spadł. Do stodoły wieś, kurde. No. Pokażę się. No widzę właśnie, że po cichu podjeżdża. Dobra, wysiadka panowie. Rozpoznanie w terenie. Plecak postawiony. Nie musisz mi co 5 lat przypominać o tym. Ja tylko stwierdziłem fakt. Przed jego zaistnieniem, ale... Myślicie, że oni gdzieś tu HB mają? Idziemy sprawdzić? Możemy. Idziemy, no. Ej, snajper u góry. Gdzie? Jezu, gdzie? Na kominie. O, w krzakach jest. I auto jeden. I komin, snajper komin. Dobra, pan dostał headshota. Nice. Jezu, już mało bym Rafalskiego zabił, normalnie. O, tu huba budują, dobra, okej. Fobika budują tutaj chłopaki. Dobra, a my idziemy tam. Poczekajcie, zobaczę jak ta mapa wygląda w ogóle. Chyba brzmi jak rozkładają, a nie budują. Ach tak, oni go rozkładają, tak jest. Jak on tam wlazł? Dobra, próbujemy się dostać do tego. Punktu. Masz drabinę, ej, chyba. Nie, to ślinka. On chyba musiał się podsadzać jakoś, co? No. Mógł się podsadzać. No to skakuj kiedyś. Ej, chodź, ja cię mogę podsadzić, dawaj. Tak to się robiło przy... No, on cię podsadzi. Ją wskoczy, no. O no widzisz? Tak. I tu masz na komin się wchodzisz. Jak dasz radę. Nie, tu musisz przeskoczyć na ten daszek tu. I tam zostajesz za karę. O, dywiozny. Nie, dobra, chodź, czekaj. Podejdź. No to powiem ci, że... Olekowski ma dzisiaj dużo szczęścia. Skacz. Albo go zamurowali, albo na go... Mnie skacz. No, na głowę mu skacz. A, udało się, pięknie. Jak przejdziemy szybciej to niż te Ring Roads, oni prze... O kurwa, skąd? O Jezus, gdzie on, skąd on tłucze? Nie wiem, gdzie on był. Zabadna ziuj. Łataj dziurki. Dobra, pytanie kto teraz pierwszy przejmie punkt. Jeżeli my zdążymy przed, to Ring Road też jest nasze już. Aj, coś stoi, kuźwa. Medyk ze składu pobiegł gdzieś. Dobra, inny medyk mi opatrz. Nie to, nie łaski bez. W tej górce na SS to 30 są... Że już mnie opatruje. Inny, tak? To ty mnie opatrujesz? No tak. Nie, ty biegłeś z przodu. Ja jestem wszędzie, pamiętam. O, patrz, kurde. No faktycznie ty. A, bo tak. A tak to wyglądało, jakbyś był dalej.
nóżki umyte, można iść. Sprawdziłem przy okazji, ile paliwa mają. No, jak już tu jesteśmy. Strzelaj w dystrybutor! Jak? Popomny! Popomny! 1422. To drożej niż u nas. Nie mam bandaży, niestety. No Władmira kogoś ciągniesz, rany boskie. No? Tak, ale niestety nie mam bandaży, więc chodnik. Oni tu mają huba. Blisko mają huba? No to szukamy w takim razie. C5 w porcie. C5. Masz taki mały port, przysad taką mały, tam jest hub. Normalnie widzę, jak jest wybudowany. C5, port. Aha, za stacją. Za stacją? Ach, tam! Dobra, oznaczę huba. Dobra, jesteśmy na Ring Road. Dwa tikety dostałem. Dwa tikety? O. Nawet dobra. Nie spojrzałem, ile tiketów. Panowie, ja dziękuję bardzo. Ja też. Oj. Jak sam mówi? Czy mówię do niej? Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka, bardzo serdecznie polecam. Cyber Marian.